Jan Wojczak, uczeń pierwszy ja. Katarzyna Walewinder, druga A. Krystyna Starosta, druga A. Powiedzcie, jaki był podział zadań u was w grupie? Bo to wszyscy, co wy w trójkę robiliście ten filmik, no, czy więcej? Praktycznie tak, no, a reszta to tak statyści bardziej. No, Janek główny bohater. Janek. Czemu, dlaczego Jan został głównym bohaterem? Gdyż on jest odważny, nie boi się występować przed kamerą i jest fotogeniczny i miły i w ogóle taki fajny. Przystojny. Jak wymyślaliście tą koncepcję? Dlaczego akurat na taką się zdecydowaliście? Szczerze? To ja usiadłam z Kryśką i tak przyszła do głowy burza mózgów. No. Stwierdziliśmy, że chciałybyśmy pokazać szkołę z perspektywy ucznia, który spędza w sumie swoje ostatnie lata życia takiego wolnego. Tak, to jest taki jego pierwszy dzień w szkole i potem jest tak, był taki zamiar, że pokazane, że mu tam kolega pokazuje drogę, czyli nasza szkoła jest taka przyjazna. Potem trafia do tego gabinetu fizyki, jest pokazane, że mamy jakieś dodatkowe zajęcia i w ogóle takie możliwości. No i on potem dzięki tym wszystkim zajęciom zdobywa jakieś nagrody. I... A ten sukces to jest taki prawdziwy, czy po prostu dyplom jest? Na przyszłość. Na przyszłość. No tak. Jeszcze nie skończył szkoły, ale wierzymy w niego. To było w pierwszej klasie. To było pierwsze miejsce, tak? W olimpiadzie ogólnopolskim. Tak. To marzenie twoje, czy...? I tak ma lepsze oceny z fizyki niż my. To na pewno. A jak wy siebie widzicie, bo tam też zadaniem tego filmiku było pokazanie absolwenta szkoły po 5-10 latach. I no jak, bo tam też jest sonda wśród uczniów. Chętnie stawali przed kamerą, koledzy? Chętnie stawali, tylko niektórzy niechętnie nas słuchali. No i jak wy widzicie siebie po ukończeniu szkoły za te 5-10 lat? Siebie? No siebie. Twórcy filmiku. Twórcy filmiku? Krysia, ty się wypowiedz, masz lepiej. Ja bym chciała kręcić filmy. Reżyserem. Tak, reżyserem zostać albo jakimś takim animatorem. No, coś to w tym stylu. Po tym filmie, czy po prostu już dawno? Nie, już tak od kilku lat. Czyli ty się tym zajmujesz w jakiś sposób? Co robisz? Ja na razie mam taką kamerę prowizoryczną, ale tak się bawię. Ale umieszczasz jakieś filmy w internecie swoje, czy w jakiejś grupie działasz? Znaczy, w internecie jest kilka takich, bo na razie robię takie filmy dla kogoś, albo na jakieś takie konkursy właśnie tego typu. Zobaczymy, co będzie dalej. A Kasia? Ja się interesuję fotografią, ale ja raczej chciałabym iść w kierunku języków obcych. I tutaj w tej szkole masz taką możliwość, żeby sobie wybrać, nie wiem, jakiś profil? No tak, jestem na profilu językowym i mam rozszerzony język niemiecki. I myślę, że dużo możliwości, tym bardziej w tym roku byliśmy na przykład na wymianie i to mi bardzo dużo dało. Mhm. I mamy genialną nauczycielkę. Tak. No ja tak sądzę. Wyraźnie mów to, wyraźnie. No. Genialną nauczycielkę. No, tak. I Janek. No ja bardziej w kierunkach ścisłych bym chciał iść, jakąś politechnikę albo, no nie wiem, może jakieś studia w tym kierunku, na fizykę albo matematykę. A co wam dał udział w tym projekcie, w tym filmiku? No bo czasu musieliście na to sporo poświęcić na pewno. Trochę biegania i takich różnych rzeczy, zwalniania i nerwów. Zakolegowałyśmy się z Jankiem bardziej, tak. To był jakiś casting na głównego bohatera? Czy... Nie. Wyrwały mnie po prostu. I co? To ja mogę powiedzieć, że na przykład tu Jejku mi się strasznie podoba szkoły katolickie. Tak. Bardzo, bardzo pomysł mi się podoba i moim zdaniem to jest najlepszy filmik. I pomysł mieli genialne wykonanie i wszystko. No, ale widać też, że poświęcili na to więcej kubę czasu i kubę przygotowania. Na pewno więcej niż my. No, myślę, że dużo zabawy przede wszystkim, chociaż to też jest obowiązek, to trochę trzeba było podejść do tego bardzo poważnie, bo to jednak sytuacja wymagała, żeby raczej starać się zrobić coś ładnie, porządnie, także takie obowiązkowe rzeczy troszeczkę ich mobilizują.
cały czas bałem się, że to będzie nie tak, jak bym chciał. A wyszło nawet lepiej niż bym chciał, nie? Także no, potem jak już oglądam ten film po raz tam 10, to widzę, a tu można było to, a tu można było inaczej. A tutaj można było coś dorysować, coś dopisać i tak dalej, no ale to jest, no mówię, no jeszcze miesiąc i wtedy było jeszcze ciekawie. To jest mnóstwo imprez takich fajnych w szkole, które no warto uwieczniać gdzieś tam i zostawiać w jakimś tam szkolnym archiwum. Ja takie archiwum próbuję tworzyć powoli, żeby to było. No i tak myślę, że tych filmów powoli się nazbiera. Teraz tego typu sprzęty, gdzie jest łatwość, powiedzmy, zgrywania do komputera, potem nagrywania to na płyty DVD, to rzeczywiście dużo upraszcza sytuację, żeby taka biblioteka czy filmoteka powstawała w szkole.